Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale i dzisiaj omówimy sobie aktualizację 0.9.6, czyli tą, która daje nam wczesny dostęp do nowych okrętów, czyli niemieckich lotniskowców. No i tutaj ukłon z mojej strony dla działu marketingu, czy działu finansowego Wargamingu. Ogólnie sam pomysł wczesnego dostępu jest strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o kasę. I naprawdę podziwiam ludzi, którzy są w stanie wydać pieniądze tylko po to, żeby mieć drzewkowy okręt trochę wcześniej niż inni. Tego naprawdę nie jestem w stanie totalnie zrozumieć, ale jak widać działa, bo ludzie kupują, wydają kasę i biznes się kręci. Także niemieckie lotniskowce to jest dosyć zawiły temat. Oczywiście będziemy mieli dostępne okręty od tieru 4 do 8, czyli mamy co dwa tiery, nie mamy tierów nieparzystych. No i mamy kilka okrętów, oczywiście cała otoczka, czyli żetony, zbrojownia, kamuflaże i te inne rzeczy. Przy czym będzie można zdobyć kamuflaż Iron Cross. Czy to jest ten kamuflaż? Zaraz sprawdzimy. Tak, to był ten. On będzie dostępny dla okrętów Kurfürst, Zetka, Hinden i Manfred von Richthofen. I mamy tutaj informację, że wszystkie okręty niemieckiej linii lotniskowców będą dostępne w aktualizacji 0.9.7. Także no zostaje tylko jeden, bo tylko dycha, ale za jakiś miesiąc od wprowadzenia tej aktualizacji będziemy mieli wszystko. Linia na przykład radzieckich ciężkich krążowników została rozdzielona troszeczkę dłużej, a tutaj po miesiącu będzie reszta. Także tutaj nie będziemy się zagłębiać w to, jak to działa. Powiem szczerze, że totalnie mnie to nie interesuje. No ale pomysł Wargamingu jest taki, że skoro nie radzimy sobie ze zbalansowaniem i dopasowaniem obecnych lotniskowców do tego, czego oczekują gracze, no to co robimy? Wprowadzamy linię numer 4, żeby było jeszcze gorzej. No ale o tym później. Więc tak, cała otoczka, cały wczesny dostęp. Mamy nowy port, mamy również materiały. Znaczy nie materiały, kontenery również znowu, także będzie można wydawać pieniędzy jeszcze więcej, żeby dostać coś, co będzie potem za darmo. I tutaj mamy czytaj więcej, ale to już nie będziemy się w to zagłębiać. Port w Hamburgu troszeczkę zmieniony, tu mamy graf Zeppelin na sterowcu, no i troszeczkę tam zmiana strony wizualnej. Kolejna rzecz, moi drodzy. Bitwy klanowe, sezon kolejny, rozgrywany na tierze 6, czyli mamy lotnie i lotnie będą w tych grach. Bitwy 7x7, no tam 10 tysięcy stali. I trwa teraz dosyć zorganizowana akcja społeczności World of Warships, żeby te bitwy klanowe zbojkotować, bo właśnie biorą udział w nich znowu lotniskowcy. Nie wiem dokładnie na jakich zasadach, tutaj nie mamy tego podanego, ale myślę, że będzie również tak jak ostatnio, że albo lotnia, albo pancernik. 7x7 się nie zmieniło. Co więcej, mamy również bitwy rankingowe. W tej chwili niedawno skończyły nam się sprinty w tym samym formacie. Tutaj mamy 7x7, okręty 8 poziomu do 4800 jednostek stali. Można zgarnąć, także no niedużo, no ale nie jest źle. Mamy rankedy, mamy klanówki, także no troszeczkę tych ludzi chcą tutaj przytrzymać przy grindowaniu tej stali. Przy czym w tej chwili za stalne mamy nowość, jaką jest Shikishima, ale czy warta jest tylu aż jednostek tej stali, to jest inna sprawa. Co dalej? Zmiany w zakładce modułów, czyli wygląd. Spójrzcie sobie tutaj. Wygląda to dosyć mocno do tego, co widzimy na konsoli w World of Warships Legends. Ja jestem akurat fanem tego typu uproszczeń graficznych. Dla mnie to wygląda dużo bardziej przejrzyście. Prosto, lubię to, podoba mi się to, to jest fajne dla mnie. Może niektórzy będą zawiedzeni tym, że nie będzie można już sobie przeklikiwać między zakładkami. Wszystko mamy na jednym ekranie, bardzo fajnie. To na pewno usprawni działanie tej zakładki. Co więcej, moi drodzy, w kolejnej aktualizacji będziemy mieli możliwość przekładania sobie materiałów eksploatacyjnych w zależności od tego, pod którym przyciskiem chcemy. Czyli tak jak mamy tutaj na przykład grupę naprawczą na Daringu na U, teraz na klawiaturze będzie można sobie to przełożyć na Y i odwrotnie. Ale to jest dopiero etap work in progress, także tu się może jeszcze coś zmienić. Co dalej? Ulepszenia dźwięku to nas średnio interesują. Zmiany w dobieraniu drużyn na niskich poziomach. Do piątki. No to tam mało graczy gra. Ale zmiany w balansie rozgrywki. Tu sobie zajrzymy. Otóż, moi drodzy, bomby przeciwpancerne zostały znerfione i to dosyć mocno. Średnio o 17%. Dokładnie tak jak pisali w informacjach wcześniejszych. Średnio 17% zostały te bomby osłabione, także widzicie, że podkreślam średnio, niektóre okręty bardziej, niektóre mniej, ale również zostały pewne zmiany wprowadzone w samolotach i właściwościach. Japoński Shokaku został trochę więcej penetracji, graf Zeppelin prędkość celowania, no i tam takie inne dalej. Sporym nerfem oberwało się Wenecji,
Po ostatnim sezonie bitew rankingowych była grana dosyć często, zmniejszono kąty rykoszetowania. Wcześniej do 75 stopni mogła wejść penetracja, teraz 70. Czas przeładowania wydłużono o pół sekundy i czas przestawienia steru o sekundę. Ulepszenie modyfikacji działania silnika 1, czyli to, co nam dawało dłuższe działanie tego doładowania, zostało skrócone z 50% do 40%, także też dosyć istotna zmiana. Zmiany w promieniach skrętu. Jeden z kontrybutorów tutaj wylistował listę okrętów, które miały podany parametr inny niż w rzeczywistości miały w grze. I teraz to zostało ujednolicone. Widzicie, że tutaj na przykład mnie interesuje Minotaur. Rzeczywisty promień skrętu 754, podana wartość 660, a teraz będzie miał 750. Także będzie podane tyle, ile faktycznie ten okręt ma, czy tam odwrotnie. Po prostu będą się te wartości zgadzały. Co dalej? Aha, tutaj następna porcja. Usprawnienia graficzne i techniczne to nas za bardzo nie interesują. No także, o właśnie, będzie można expić już do Pietropawłowska. Żetony zostaną wymienione na kredyty. Po kursie 1 żeton 9000 kredytów. Okręty, cała lista tutaj dostępna będzie. Można je złapać w superkontenerze. I co tu jeszcze? Torpedki, Lexington. Inne zmiany i ulepszenia. No nic. Także widzimy, że ta aktualizacja nie jest jakaś szczególnie rewolucyjna. No, nie licząc tego, że wprowadza niemieckie lotniskowce oraz zmienia wygląd interfejsu, ulepszeń modułów i tego typu rzeczy. To są największe zalety, znaczy zaletą dla mnie jest to. A niemieckie lotnie są dla mnie totalnie obojętne. Ja ich raczej nie będę expił, bo lotnie dla mnie zostały zarżnięte w patchu 0.8.0, czy kiedy tam rework wszedł. Ale sam kamuflaż jest dosyć fajny. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co trzeba zrobić, co grindować i co można kupić za żetony, to ja wam tutaj wrzucę link do tej wiadomości na stronie World of Warships, a tymczasem z mojej strony to jest wszystko. Także krótkie omówienie, bo niewiele zmian, niewiele nowości. A tymczasem do usłyszenia, moi drodzy. Cześć i na razie.